Lionel Messi od wielu lat związany jest z Antonello Roccuzzo, z którą tworzy fantastyczną i kochającą się rodzinę. Mają trójkę wspaniałych synów, którzy nie odstępują Argentyńczyka na krok. Piłkarz FC Barcelony jest wiernym i kochającym mężem, o czym wspominałem w jednym z odcinków pod tytułem Dlaczego Messi nigdy nie obejmuje kobiet na zdjęciach? Ma to bardzo dużo wspólnego właśnie z Antonello. Zachęcam do zapoznania się z filmem. W dzisiejszym odcinku pozostaniemy przy temacie rodziny Lionela, odpowiadając jednocześnie na pytanie, jak Lionel Messi poderwał koleżankę ze szkolnej ławki Antonello Roccuzzo. Zapraszam do oglądania. Antonella urodziła się 26 lutego 1988 roku w Santa Fe w argentyńskim Rosario. Wychowywała się wraz z dwiema siostrami, Carlą i Paulą Roccuzzo. Jej ojciec José Roccuzzo był biznesmenem, a matka Patricia Blanco była gospodynią domową. Zarówno Antonella, jak i Lionel wychowywali się w tej samej okolicy. Antonella początkowo chciała studiować na Uniwersytecie Argentyńskim odontologię, ponieważ jej marzeniem było zostanie dentystą. Plany jednak się zmieniły i studiowała ona komunikację społeczną przez rok, aby rozwijać swoje umiejętności w zakresie mediów społecznościowych. Wróćmy jednak do początku. Lionel i Antonella znają się od 5 roku życia. Messi zaprzyjaźnił się z kuzynem swojej przyszłej małżonki Lucasem Scalio. Grali oni w młodzieżowej drużynie Newell's Old Boys. Ten natomiast zapoznał przyszłą parę. Spędzali oni ze sobą bardzo dużo czasu, często wybierali się na brzeg rzeki Parana. Lionel, mając zaledwie 9 lat, był już zakochany w Antonelli. Jako dziecko Messi pisał listy, w których mówił, że pewnego dnia Roccuzzo będzie jego dziewczyną. Przełom w ich relacjach nastąpił dopiero w 2007 roku. Właśnie w tym czasie doszło do śmiertelnego wypadku, w którym zginął bliski przyjaciel Antonelli. Messi postanowił, że poleci do Rosario, aby być przy niej w tych bardzo trudnych chwilach. Roccuzzo była wtedy w związku z innym mężczyzną, jednak po przyjeździe swojego przyjaciela z dzieciństwa zrozumiała, że to Leo jest jej jedynym. To właśnie wtedy ich związek zaczął się rozwijać, lecz postanowili to utrzymać w tajemnicy. Po pogrzebie Leo wrócił do Barcelony, a Antonella rozpoczęła swoją dość krótką przygodę na studiach. Dość długo para czekała na ujawnienie swojego związku. Nastąpiło to przed Mistrzostwami Świata 2010 w Republice Południowej Afryki. Dopiero wtedy Antonella przyjechała do Barcelony i zamieszkała z Lionelem Messim. 30 czerwca 2017 roku para wzięła ślub w rodzinnym Rosario w hotelu City Center. Wzięło w nim udział 260 gości. Byli tam m.in. Luis Suarez, Neymar czy Gerard Piqué wraz ze swoją małżonką Shakirą. Jak widzicie, bardzo kręte były ścieżki Lionela i Antonelli. Ostatecznie to tragiczna śmierć przyjaciela Roccuzzo sprawiła, że jej związek z Messim nabrał tempa i rozkwitał. To właśnie wtedy piłkarz FC Barcelony poderwał swoją koleżankę ze szkolnej ławki. Wszystkich fanów futbolu zapraszam do darmowej przeglądarkowej gry footballteam.pl. Link znajdziesz w opisie. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, do usłyszenia.